treści negatywne, a przy tym kontrowersyjne, wydawać by się mogło, mają dużo większą tendencję do przyciągania uwagi odbiorców niż te pozytywne. Wydaje mi się, że zarówno w internecie, jak i w nowych mediach jest ich stosunkowo dużo więcej. Bójki, skandale, afery, oszustwa, to wszystko w jakiś niepokojący sposób angażuje ludzi. Takich sytuacji nie brakuje również w grach. W naszych materiałach niejednokrotnie była o nich mowa. Sam realizowałem nawet film o wirtualnych przestępstwach, które odbyły się na kanwach gier wideo. Jednak pamiętać trzeba, że w gry grają ludzie. Bardzo różni ludzie. Najlepszym obrazem całej mozaiki zachowań będą te sieciowe, bo mają one kontekst społeczny. Stanowią w pewien sposób imitację rzeczywistego świata i przepuszczonych przez filtry zachowań. Ja jestem FanGotten i dzisiaj przybliżę wam kilka sytuacji z gier online, które naprawdę przywracają wiarę w ludzkość, jeśli już ją straciliście, i udowadniają, że gracze to nie tylko socjopaci i dziwolągi. Internet ma potężną moc. W łatwo dostępny i wygodny sposób pozwala na interakcję, a co za tym idzie, pewnego rodzaju wspólnotę działaniową złożoną z tysięcy ludzi na całym świecie. Bywa, że w ten sposób realizowany jest jakiś szczytny cel, tak jak w przypadku Davida Hensa, topowego zawodnika e-sportowego znanego w Smite jako Allied i byłego członka teamu Envy. W pewnym czasie jego dość intensywna aktywność w internecie, zarówno na Twitterze, kanale na YouTube, jak i Twitchu, zaczęła być przerywana długimi nieobecnościami. 16 kwietnia ubiegłego roku opublikował tweeta, w którym zdradził przyczynę zniknięcia. Okazało się, że zdiagnozowano u niego raka. Społeczność, którą zgromadził Allied, społeczność graczy, jak i samo Hi-Rez Studios szybko nagłośnili sprawę i zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy. Hi-Rez zorganizował specjalny stream, w którym część załogi stanęła przeciwko profesjonalnym graczom, zbierając przy tym dotacje od społeczności. Każdy, kto wpłacił co najmniej $10, dostał specjalny awatar, a ci, którzy przesłali $1500 wzwyż, unikalną skórkę. Ostatecznie w 2 tygodnie udało się uzbierać ponad $100,000. I just wanted to say thanks everyone. I do appreciate it. It's been tough because I've been going through a lot of procedures and I'm leaving on Monday to go to New York for chemotherapy, and if it wasn't for your guys' donations and all the support of the community, I wouldn't have enough money to actually do all of this, as I'm in a lot of debt right now. So I do would like to say thank you guys from the bottom of my heart. I really wouldn't be getting the best cancer treatment in the country if it wasn't for you guys. So I do appreciate it. Thank you so much. And thank you all, everyone in the community, and thank you so much. Appreciate it. Hey, don't worry about it. Well, don't worry about it. Mimo serii pobytów w szpitalu i chemioterapii, 3 maja 2017 roku, czyli zaledwie kilka dni temu, Allied zmarł. Do tego momentu wciąż był aktywny na Twitterze i relacjonował swoje stany emocjonalne. Mimo wysokiej pewności co do rychłego opuszczenia tego świata, dopisywało mu poczucie humoru. Społeczność zrobiła co w jej mocy, niestety nie każdą walkę można wygrać. I w online ma jedną z najwyższych średnich wieku graczy ze wszystkich gier sieciowych. Dane z końca 2014 roku pokazują, że największą grupę stanowią ludzie w przedziale od 24 do 34 roku życia. Być może to miało duży wpływ na decyzję zorganizowania zbiórki pieniędzy dla rodziny zmarłego 37-letniego Jeffa Waltmana, znanego graczom EVE jako Big Country, który prowadził audycję The Open Comms Show, gdzie omawiał bieżące sprawy ze świata gry, która wyrosła z kolei z internetowego radia skierowanego w stronę społeczności tytułu, gdzie starał się nawiązywać interakcje ze słuchaczami. Big Country był zdecydowanie ważną postacią w mediach oscylujących wokół kosmicznej gry CCP. Jeff miał problem ze zdrowiem i musiał spędzić około 3 miesięcy leżąc w łóżku. Co prawda nie było go widać na kamerce, ale wciąż udzielał swojego głosu do podcastu. W końcu jego stan znacznie się pogorszył i w 2016 roku odszedł z tego świata, zostawiając swoją żonę oraz dwójkę małych dzieci. Sprawa nie była specjalnie nagłośniona, jednak dzięki dobrowolnym wpłatom niespełna 200 osób udało uzbierać się $8,500, które częściowo mogły pokryć koszty pogrzebu. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak dużą stratą dla rodzica może być śmierć własnego dziecka.
nawet pomimo silnej próby empatii. Carrie Hoover, długoletnia graczka EverQuesta 2, w 2012 roku opublikowała na forum w dziale dla fanów dekorowania swoich domków w grze chwytający za serce komunikat. Opisała sytuację swojego 6-letniego syna, któremu zostało wówczas od 6 do 12 tygodni życia. Chłopiec miał nawet swoją postać, przynależącą do żabiej rasy, którą bardzo lubił biegać po wyspie Tenebrous Tangle Island, czyli lokacji, w której gracze mogli budować przeróżne rzeczy. Matka postanowiła specjalnie dla niego stworzyć małą krainę, która rozweseliłaby jej syna. Jednak sama nie była w stanie uzbierać wystarczającej ilości surowców ani zrealizować planu. Sony Online Entertainment, czyli wydawcy, ogłosili event na budowę wymarzonej krainy, a gracze zakasali rękawy. Stworzyli gildię nastawioną na jak najszybsze wbicie 70 poziomu, by mieć dostęp do pełni możliwości, jakie oferuje system housingu i budowania. Kraina przepełniona atrakcjami takimi jak karuzela, ogromne akwarium, wielka podobizna żaby oraz całą masą innych wspaniałości została nazwana na jego cześć, rozweselając jego ostatnie tygodnie życia. Wraz z podziękowaniami, Carrie podkreśliła także, jak duże znaczenie mieli dla niej ludzie poznani w EverQuestie, którzy zawsze okazywali jej wsparcie i, jak to sama określiła, mogła oprzeć się na ich wirtualnym ramieniu. Jej syn narodził się, kiedy kobieta nie była jeszcze nawet pełnoletnia. Część przyjaciół z gry sama była już rodzicami, więc udzielali jej podstawowych porad, a gdy chłopiec miał 3 lata i okazało się, że ma raka, wysyłali jej książki, zabawki, zorganizowali nawet jej i synowi wyjazd do Vegas, wiedząc, że od jego narodzin nie miała okazji odpocząć ani nigdzie wyjechać. To chyba jedna z najbardziej poruszających historii, jakie przyszło mi przeczytać. Mike Mariana był zapalonym graczem Destiny od prawie samych początków istnienia tytułu. Spędził tam około 2800 godzin. Pomimo faktu, że dwójka jego przyjaciół Elliot i Tim, z którymi zaczynał, zrezygnowała i przerzuciła się na inne tytuły, Mike pozostawał wierny Destiny. Tuż po oficjalnej premierze zdiagnozowano u niego raka. Co ciekawe, mimo sporadycznych prób grania w inne produkcje, tylko Destiny nie wywoływało u niego odruchów wymiotnych, które są charakterystyczne dla efektów ubocznych chemioterapii. Od długiego czasu marzeniem Mike'a było dostanie się do Lighthouse'u, czyli lokacji dostępnej jedynie dla tych, którzy nie przegrali ani jednej walki podczas eventu PvP Trials of Osiris. Zadanie było piekielnie ciężkie do zrealizowania. Stan zdrowia zaczął się pogarszać, co utrudniało sprawę jeszcze bardziej. Dwójka kumpli postanowiła pomóc choremu zrealizować swój cel i skontaktowała się ze streamerem Dr. Lupo, który grał na naprawdę wysokim poziomie i mógł przyczynić się do spełnienia ostatniego marzenia. Dr. Lupo na początku był sceptycznie nastawiony do wiadomości, którą dostał, bo nie był pewny, czy w ogóle jest ona prawdziwa, ale w końcu się zgodził i ucieszył się, że może pomóc Mike'owi zapomnieć o cierpieniu chociaż na moment. Ruszył więc stream z całego procesu, a w międzyczasie odbywała się zbiórka pieniędzy dla fundacji Make-A-Wish i w końcu się udało. Oboje dotarli do Lighthouse'u. Mimo naprawdę fatalnej kondycji zdrowotnej, Mike nie dawał tego po sobie poznać. Był bardzo zadowolony z osiągnięcia celu. Mike, welcome to the Lighthouse, dude. It is. It's. It should be pretty obvious. It should be pretty obvious. But I'm gonna let you. Definitely not this way. Ninja, can you go check to see if it's down there? Go look for the loot. You can find it. All right. Oh, I got it. We're gonna do this. Dwa tygodnie później zmarł. Jego bliscy opisywali go jako pogodnego człowieka. Chorobę traktował jako kolejną przeszkodę do pokonania, jednak ta okazała się niemożliwa do przeskoczenia. Po jego śmierci zorganizowana została druga zbiórka pieniędzy, która miała trafić do rodziny Mike'a. Dzięki społeczności graczy w jeden dzień udało się uzbierać 7,5 tysiąca dolarów. Elliot, czyli jeden z przyjaciół, stwierdził, że nie był ani trochę zaskoczony ogromem wsparcia ze strony community, bo dobrze wiedział, jak bardzo unikalne ono jest. Podkreślił, że to jedna z najbardziej dobrodusznych społeczności, z jaką kiedykolwiek się spotkał. Blizzard może pochwalić się przeogromną bazą graczy. I wiadomo, przez to wśród niej znajdują się ludzie, których zapewne nigdy nie chcielibyście spotkać, ale także ci, którzy cechują się ogromną chęcią do pomocy potrzebującym. Zamieć jest bardzo aktywna w działalności charytatywnej.
ale może ją realizować dzięki dobrowolnym feedbacku społeczności. W 2016 roku ruszyła zbiórka pieniędzy dla już wspomnianej organizacji charytatywnej Make-A-Wish, realizowana dzięki sprzedaży kociego peta w World of Warcraft oraz maskotki. Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku i udało się zebrać $2,300,000 na rzecz amerykańskiego Czerwonego Krzyża. W 2014 roku $1,000,000 dla Make-A-Wish, w 2015 roku niecałe 2 miliony na rzecz walki z ebolą w Afryce i w 2016 roku 2,5 miliona znowu dla Make-A-Wish. To społeczność graczy za niewielki upominek przykładała swoją rękę do realizacji szczytnych celów. I dotarliśmy wreszcie do końca. Jak mogliście usłyszeć, historie, które wam dzisiaj przedstawiłem, odgrywały się w grach, w wirtualnych światach, jednak epatowały one bardzo ludzkimi emocjami i odruchami. Takimi, które świadczą o tym, że gracze nie są tylko i wyłącznie tymi apatycznymi, stereotypowymi zamulaczami, ale po prostu ludźmi, a może raczej bardzo zróżnicowaną grupą ludzi, wśród której można znaleźć także tych o ogromnym sercu i dużych pokładach empatii. Dajcie nam znać w komentarzach, czy kiedykolwiek zetknęliście się z podobną sytuacją, a być może sami braliście w niej udział. A na dzisiaj to wszystko. Mówił do was FanGodTen. Cześć!